Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Po dłuższej nieobecności dzisiaj nam jest bardzo miło, gdyż jesteśmy w sklepie w Krosinie, tutaj w siedzibie firmy dla hodowców.pl. Po prawej stronie mamy kolegę Sebastiana, a po lewej mamy panie, które będą dzisiaj nam tutaj losować gołębie, które kolega Arkadiusz Konieczny przeznaczył tutaj dla klientów sklepu. Klientów specyficznych, bo chodzi o klientów, którzy kupowali tutaj w sklepie produkty ziołowe pochodzące właśnie od Arka Koniecznego. Tutaj Rafał wie, ile tych tutaj było zapytań o te produkty, a tego najlepszym dowodem jest właśnie ta duża ilość tych klientów. Ile macie takich tutaj losów gdzieś około? Z 300, 400? Będzie więcej, z 600 osób. Czyli te 20 gołębi, które mamy, a dokładnie 19, dlaczego 19 to powie za chwilę Sebastian, czyli spośród tych 600 prawie klientów zostaną rozlosowane te 20 gołębi od Arka Koniecznego. I tutaj co ciekawe jeszcze, bo jak ktoś zna Arka Koniecznego, wie, że tam jest ciężko do domu dostać od razu, natomiast tutaj mamy ciekawostkę, bo do każdego gołębia są od razu naprawdę przygotowane rodowody. Ale to już może teraz Sebastianowi oddam głos. Perfekcyjnie przygotowana dokumentacja hodowlana. Bardzo fajne gołębie, sam bym je chciał mieć tutaj w rozpłodzie, ale myślę, że coś tam mi się uda jeszcze wydębić od Arka. Dokładnie mamy tak, 20 gołębi, z czego 19 jest przeznaczonych tutaj, 10 to będzie losowanie, 5 gołębi jest przeznaczonych dla klientów, którzy zrobili największe zakupy Arka Ziół i 4 gołębie są przeznaczone dla kolegów, którzy zadzwonią jako pierwsi po emisji materiału tutaj przez kolegę Krzysztofa. Jeszcze numer telefonu podamy jeszcze raz na filmie, pod jaki numer należy zadzwonić, żeby nie mylić. Zadzwonić, tak, dokładnie. Tak. I zakupią ci koledzy zestaw powiększony ziół Arka Koniecznego. To jest koszt tego zestawu powiększonego, to jest 645 zł. I 4 pierwszych kolegów, którzy zadzwonią po prostu i zakupią te zioła, dostają po jednym gołębiu gratis. Tutaj jeszcze powiedzmy, ten zestaw powiększony to jest zestaw tych 5 ziół, z tym, że tutaj mamy 7 opakowań, gdyż 2 opakowania są, dwa produkty są podwójne, czyli to jest kombinacja, tak, 15 ziół leczniczych, to są 2 kilogramowe takie opakowania, tak, i herbata ziołowa na drogi oddechowe. Na drogi oddechowe też są 2 opakowania. I tutaj powiększony mamy... też polega na tym chyba, że wcześniej Arek miał te produkty w półkilogramowych opakowaniach, tak? Niektóre czy nie? To znaczy w tej chwili już są dostępne wszystkie też w kilogramowych, tak, dokładnie. No ale... Czyli 7 tutaj... takich 7 kilo, że tak powiem, ziół od Arka Koniecznego stanowi... Na cały sezon tutaj zapas dla kolegi, który zamówi sobie te zioła, a dodatkowo właśnie ten gołąb dla 4 pierwszych kolegów. Tylko jeszcze powiedzmy, mamy tutaj 20 rodowodów, 20 gołębi, a 19 będzie losowany, gdyż ten jeden gołąb pierwszy idzie do kolegi... Idzie do kolegi Macieja Kulupy, to jest kolega z naszego oddziału. Z kolegą Maciejem odwiedziliśmy Arka. Arek pomagał mu troszeczkę tutaj w lotowaniu gołębiami i kolega Maciej w tym roku jest drugi w oddziale na gołębie młode. Także... A kolega Maciej, że tak powiem, to ma u niego w hodowli to jest spadek, że tak powiem, z pierwszego na drugie, czy to jest z 20 na przykład na drugie wzrost pozycji? To znaczy podejrzewam, może to kolega się wypowie, może byśmy odwiedzili kolegę odwiedzimy Macieja, właśnie go. Ale podejrzewam, że no, gdzieś tam tak z 40-50 miejsca atakował, także czyli bardzo dobry, duży progres. Bardzo duży progres jest. Tak. Dobrze. Jest. No to przez... Kolega jest bardzo zadowolony, też stosuje zioła, porady. Sam oczywiście prowadzi hodowlę, ale tutaj z pewnych rad i ziół korzysta. U nas się zaopatruje zresztą. Jeszcze zadam pytanie. Te gołębie, które tutaj masz przygotowane do losowania, te rodowody, one gdzie się znajdują teraz? One się znajdują u nas tutaj na byłym wspólnym gołębniku, także opiekuje się nimi Rafał. Mówi, że też chyba zacznie lotować, jak je zobaczy. To są młode, które nie widziały jeszcze ten, że można je oblatać? Można je oblatać, ale to są bardziej, tutaj jak przeglądałem rodowody, też to bardziej Arek przygotował tutaj do rozpłodu. Rozumiem. Gołębie, nie? Także tutaj są młode 2016 roku. W wielu przypadkach są załączone też wyniki tutaj gołębi, powiedzmy, tych rodziców, czy też dziadków. Albo zdjęcia też zdjęcia, nawet. Zdjęcia, tak. Po prostu pełna bardzo fajna dokumentacja przygotowana. Arek, jestem zdziwiony właśnie, że on tak dobrze zrobił, bo z reguły pamiętam, kiedy ostatnio byliśmy, tak, przypomnijmy sobie, mieliśmy te gołębie, czy rodowody dostaliśmy do dnia dzisiejszego? Pomidor. Dziękuję. No nic, przystępujemy zatem do losowania. Od czego zaczynamy? Zaczynamy od losowania, może dziewczyny tutaj wylosowały po kolei. Ale tutaj pierwsze teraz gołębie będziemy mówić, co to jest, te 10, 4, czy pierwsze to będzie 10 gołębi dla klientów, którzy zakupili tam od początku roku, była ta promocja, także od początku roku tutaj wszyscy sukcesywnie byli dokładani, te karteczki, tak jak widać, się ich tutaj uzbierało. Pierwszy gołąb to byłby gołąb o końcówce numeru 792.
No i to jest... Losujemy. Kto losuje? To na zmianę będziecie losować. Dobra. Się rzuciła jako pierwsza. Widzimy. Edward Parszczyński. Parszczyński po rzędzie. Tak. Tutaj wkładamy od razu kartkę z adresem do dowodu, czyli pierwszego gęba mamy załatwione. Oczywiście. Teraz gąb numer 2. 769. I koleżanka jak ma na imię? Bogusia. Bogusia? Bogusia czy Małgosia? Bogusia. Koleżanka Bogusia, to na zmianę. I wygrał Roman Jaskulski. No telefonu, jest tylko podany telefon, nie ma miejscowości. Tak. Teraz i kolejny gołąb numer 3 to jest 737 gołąb. Zbigniew Brzezewski. Brzezewski. Też nie mamy miejscowości, ale wsadzimy kartę, telefon jest. Mamy tutaj numery telefonu, to się zaraz kontaktujemy, polosowanie. Tak jest, zgadza się. Następny gołąb to jest gołąb o końcówce 519. Tutaj widzę jest po holenderskim z Gabiego van den Abele, widzimy z nowych nabytków Arka, tak. Widzę tutaj z dołu jest 4087, to jest Theodor Markus Lecke. Lecke, tak jest. I mamy Kazimierz Bujak na wsi. Tak. To jest piąty, tak był już, tak? Czy czwarty? Piąty, tak, piąty. Dokładnie. Kolejny gołąb to jest gołąb o końcówce 594. I on idzie do Mariana Balona. Tak, i to są czyste fabraki, bo widzę, że tutaj i z dołu, i z góry jest linia fabryk Vitusa Millera, także czysty fabrak. To są te szósty, najstarsze, te podstawa hodowli arka konicznego. A to jest, tutaj jest 581, też bardzo fajny gołąb, tutaj jest z góry 05 białolotek niebieski. To był piąty polski, piąty lotnik kategorii A, czwarty lotnik rejonowy. Ja masę, żeby mnie oszukały. Tak, tak. Zobaczmy, Bogusia nam pokaże. Szymański Marek z miejscowości Sława. No. To mamy tak, ile tu mamy? Pięć, tak, ten jest szósty. Szósty. 2, 4, 6, tak, siódmy gołąb ma numer 797. 797 i wygrał go albo Grzegorz Baranowski z Olecka. Bardzo. Kolejny gołąb 795 końcówka. Tak. To jest też bardzo, bardzo fajny gołąb. Tutaj widzę też z dołu samica rozpłodowa. Od Warzechy. Kolegi Warzechy też z tego Norberta Warzechy, pokażmy. Bardzo dobrze. Mi się zdaje, że nawet kiedyś, to był tak, to ja pamiętam, on był zakupiony w Szkaradowie, wspólnie z Arkiem wtedy byłem. Tak. Tysiąc 1200 zł ponad za niego dał. Wtedy pamiętam, ale na tej aukcji w Szkaradowie to było organizowane przez oddział Milicz. Tak, Krzysztof wygrał go w Pabich z Piotrkowa Trybunalskiego. Trybunalskiego, tak jest. Ile, Rafał, mamy? 9, licz. 3, 4, 5, i tutaj jest gołąb o końcówce 433 i to są gołębie, tutaj widzę gołębie lotowe 14-8 konkursów, 15-9, 16-10 konkursów i wygrywa tego gołębia Seweryn Michalski. Czyste fabraki tutaj są. I teraz ostatni, dziesiąty gołąb. Jeszcze jeden, tak. Ostatni, dziesiąty. I to jest gołąb o końcówce 92-76. A tu nie ma karty własności? Dojdziemy do tego. Dojdziemy do tego. I to jest ostatni gołąb, który Bogusia zobaczy nam. O, Marcin Gronostaj. O. I tego gołębia wygrał kolega Marcin Gronostaj. Czyli 10 gołębi już jedne mamy załatwionych. 10 gołębi mamy załatwionych. Teraz 5 gołębi dla kolegów, którzy zrobili największe zakupy. To jest tak. Pierwszy to jest gołąb 752. To jest też czysty fabrak. A to jest, znamy nazwiska tych? Tak, mamy 5 hodowców, którzy najwięcej tych ziół kupili. To pokażmy, kto dostanie. Pierwszy gołąb to jest kolega Jacek Budek ze Skierniewic. Sum, za jakie kupił, to nie zdradzamy, bo jakby żona jeszcze oglądnęła, czyli tam ktoś, mogłoby to się skończyć problem źle, być, tak? Się to skończyć źle, także tutaj... Teraz dostaje kolejnego gołębia o numerze 698. Też czysty fabry. Jest to pan Piotr Maślanka z Chodzieży, to blisko Chodzierzy. Nawet tutaj. Tak, koledzy tutaj często... Może sam odwiedzi nawet. Często koledzy nas tutaj odwiedzają. Te gołębie wyślecie, jeszcze zapytam? Tak, oczywiście, wysyłka tutaj jest. Chyba, że ktoś będzie chciał przyjechać. Po naszej stronie, jak ktoś chce przyjechać, pokażmy osobiście zapraszamy. Tego gołębia. 770 gołąb, też widzimy Theon Markus Lecke, a tu z Gabego van den Abele gołębi. O, tak. Z Rudego, czyli tu jest wnuk Rudego, wnuczka Rudego, a tu jest Theon Markus Lecke. Tak jest.
jest. I kto go wybrał? Wygrał? Marcinkowski Paweł z Poznania. I później mamy gołębia o numerze 780. Tak, i wygrywa tego gołębia Jerzy Żabka z Płocka. No, żadnej kobiety na razie nie mamy. Chyba będzie. I tutaj się zdziwisz. Co? I tutaj się zdziwisz, bo gołębia 779 wygrywa pani Wioleta Urbaczewska z Drobina. Z Drobina. No, ciekawe, czy kupowała pani dla siebie, czy może mężowi. No zobaczymy. Czyli mamy losowanie niejako i rozdanie tych pięciu gołębi dla najlepszych klientów, co zakupili oczywiście produkty kolegi Arka Koniecznego. Tak, dokładnie. Załatwione. I zostały nam cztery gołębie i te cztery gołębie będą rozlosowane, przekazane osobom, które teraz po emisji tego filmu dokonają pierwsze zamówień tych zestawów powiększonych ziół kolegi Arka Koniecznego. Pokażmy te zioła. I to byłyby zamówienia telefoniczne, no bo musi być ta kolejność, jeśli już nie będzie powiedzmy tych gołębi, no to kolega Rafał poinformuje, że powiedzmy już jest już. Promocja, pula, powiedzmy, pula wyczerpana. Staje, jeszcze raz przypomnijmy, zestaw 7 paczek kilogramowych, 2 razy kombinacja 15 ziół leczniczych, 2 razy herbata ziołowa na drogi oddechowe i później jeszcze tylko przypomnijmy, co wchodzi w skład. Posypka ziołowa na karmę z 17 ziół, oregano 100% i zioła do kąpieli. Czyli tak wygląda zestaw powiększony kolegi Arka Koniecznego, promowany zakup czterech pierwszych klientów gołębiami. Także dziękujemy na razie i zachęcamy. Ja z tej strony bardzo bym chciał podziękować koledze Arkowi, bo tutaj jesteśmy bardzo wdzięczni, że wsparł tą akcję. Jeszcze dodatkowo przygotował gołębie, także dziękuję bardzo. Jesteśmy zobowiązani. A no jeszcze moment. Tak. To jest nienormalne, bo tu patrzymy, jeszcze telewizor stoi, ale to będzie na co przeznaczony ten telewizor? Bo telewizor to jest... Już jesteśmy przy okazji rozmów i nagród i tego losowania. Co to będzie? Telewizor z firmy Irbapol. Każdy Thomson, 32 cale to jest? 32 cale, tak. Działający? I kolorowy. Kolorowy, tak jest. Patrz. I działający? Działający, sprawdzaliśmy, wszystko jest ok. Także wszyscy koledzy, którzy zakupili zestaw lotowy z firmy Irbapol, wezmą udział. Ale zakupią jeszcze, bo chyba do końca. Dokładnie, tak. I do końca października obowiązuje ta promocja. Także jakby ktoś na przyszły rok chciał przygotować sobie tutaj jakiś zestaw lotowy, polecamy firmę Irbapol. Dobrze, ale przyszły lot, to znaczy jeszcze popatrzmy, chociaż daty ważności są takie, że do przyszłego roku wytrzyma to? Przygotujemy no to takie daty. Czyli żeby takie będzie było. Będzie wszystko dobrze, tak, dokładnie. I tutaj wszyscy koledzy, którzy zakupili lub zakupią do końca października, wezmą udział w losowaniu tego telewizora. W skład wchodzi gladiator, to są... Nie myli z gołębiem gladiatora Geringsa, nie? To są tak. Drożdże piwne z miksem ziół. 2 razy Natural Mix, raz Energo Bomb, Sprinter Elektrolit, Safta, dezynfekcja tam wody, niektórzy na drogi oddechowe też leczą tym gołębie, Broncho Mix, czyli zioła na drogi oddechowe, Irbazalc, czyli sól, Sprinter Elektroid, tak jak mówiłem, Hepaner, ochrona nerek i wątroby, Lecithin Oil, czyli lecytyna i Super Lot Siara Turbo. A kubek? Także bardzo kubek bogaty też, zestaw kubek też i oczywiście kubek gratis od nas. Też było, tak, że ten obiektyw garnął, też panie wchodzą w skład zestawu? Nie. Można negocjować, ale to indywidualnie. Cena takiego zestawu? Cena z tego zestawu to jest na dzień dzisiejszy. I znowu nieprzygotowanie. Za sekundę ją podamy. No sekunda minęła i już cenę zestawu znamy. Ile? 189 zł. 189 zł ten zestaw i do końca października czy września? Do końca października. Czyli jeszcze mamy ponad miesiąc. Zgadza się. Można dzwonić, zamawiać ten zestaw i każdy wtedy weźmie udział w losowaniu. Tych klientów już dużo macie, takich co kupili ten zestaw? No jest tych klientów dość dużo. No, ale jeszcze ciągle myślę, że szanse są dosyć duże. Tak jest. Dobrze. Dziękujemy, do zobaczenia. Dobry lot. Dziękujemy, dobry lot.